Panie redaktorze, skorzystam z tej okazji, bo przyjechał pan z Warszawy. Wie pan, że przez większość warszawiaków nasz region to jest kojarzony raczej z towarzystwem szuwarowo-bagiennym. Przez, w dużej mierze przez pryzmat turystyki nasi włodarze też w tej niemocy cały czas nas utwierdzają i mówią, że no tak, tutaj turystykę trzeba rozprowokowywać. Jednak tak, znaczy, gdyby to szło w tym kierunku jak na Islandii, tak, może to może faktycznie, gdybyśmy mieli takie cuda, to może faktycznie byłaby na to szansa. Natomiast takich cudów wiele jest, ale jednak jestem realistą, więc mam świadomość również tego, że ten region musi się opierać na czymś jeszcze więcej niż jedynie na turystyce. Może jakieś dobre rady dla regionu? Bo tutaj, no mówię, niemoc związana z naszymi włodarzami, czy Olsztyna, czy regiony jest dosyć duża. No i taka cały czas jednak słaba pozycja przebiciowa, jeśli chodzi o władze centralne. Bardzo przepraszam, do tej odpowiedzi się nie przygotowałem. Po prostu brak mi twardych danych, że mógł coś radzić poza poziomem najwyższej ogólności, no, czyli ten sam, co bym radził wszystkim regionom. Trzeba określić przede wszystkim swoje atuty. Ja nie wiem, czy to rozpoznanie, że turystyka może być takim atutem, jest celem czy nie celem, bo trudno mi to ocenić. Jest dość duża konkurencja, no na szczęście w nieszczęściu, powiedziałbym. Sytuacja światowa sprawia, że Polacy już tak, nie tak chętnie jeżdżą do Egiptu czy w inne okolice, jak jeszcze niedawno jeździli. Takie tradycyjnie turystyczne regiony polskie na tym zyskują. No, ale nie sądzę, żeby to, szczerze mówiąc, było piękne krajobrazy, bo był jedyny atutem tutaj regionu. Generalnie, no mój Boże, zawsze mówię, że taka recepta na to, jak naprawić gospodarkę, jak się wzbogacić, to jest bardzo prosta i trudna zarazem, dokładnie tak jak odpowiedź na pytanie, jak schudnąć. Każdy wie, poza skrajnymi wypadkami kłopotów endokrynologicznych, każdy wie, co trzeba robić, a czego trzeba nie robić, żeby schudnąć. I to, że ludzie nie mogą schudnąć bardzo często, prawda, coś wiem też o tym, to nie wynika z tego, że nie wiedzą jak, tylko że trzeba ogromnej siły woli, żeby to wprowadzić. I recepty gospodarcze są też generalnie proste. Im więcej wolności gospodarczej, im więcej swobody korzystania z tego, co się wypracowało, im mniej zarządzania urzędniczego, im mniejsze podatki, tym lepiej. Tym lepiej się rozwija i to każdy kraj na świecie to potwierdza. Tylko, że wprowadzenie tego jest bardzo trudne, szczególnie w państwach demokratycznych, bo z reguły ubożsi stanowią większość i chętnie słuchają o tym, że ktoś im da pieniądze kosztem tej mniejszości bogatej, co się oczywiście kończy tym, że działa to zawsze w odwrotną stronę, to znaczy to ta mniejszość bogata skubie biedniejszą większość, mamiąc ją, oszukując, że jej pomaga w ten sposób, w związku z czym ogólne zbiednienie statystyczne się powiększa, no ale no, tak jak zawsze ludzie wierzą w to, że oto właśnie jest genialny wynalazek, który powoduje, że będziesz chudł jedząc co chcesz, nie ruszając się z fotela. I zawsze każdy, kto taką ściemę rzuci, na tym zarabia. Niestety też politycy obiecujący, że bezboleśnie coś tam poprawią. Ja nie wiem, pewnie w Olsztynie nie jest to wyjątkiem, ale nie bardzo mogę mówić tutaj o państwa regionie Warmii Mazurek, bo sam znam go też z okoliczności, głównie szuwarowo-bagiennych. Jak przystało, ja się wzdragam przed nazywaniem się warszawiakiem. Ja mieszkam w Warszawie co prawda od 49 lat, ale cały czas się czuję we wsi. Dziękuję bardzo.